Twoim zdaniem zachowanie właśnie Julii w stosunku do pracownika było adekwatne? Nie znam sytuacji, natomiast tak sobie ją wyobrażam, może mi potwierdzisz, że tak było, że ona jechała po prostu jako kierowca, paliła papierosa, ten dym leciał w jego stronę, on poprosił ją, żeby ona go zgasiła. Nie dziwię się pracownikowi, że poprosił o to, jeżeli nie pali, jest osobą niepalącą. Ja bym pewnie oddała tego papierosa i poprosiła, żeby ktoś tam zgasił. Ciężko mi jest się wypowiadać, bo mówię, nie jestem na... Znaczy słyszałam o tej aferze, ale no myślę, że zgaszenie papierosa jest królową życia, tak? Osobą dość bogatą. To chyba stać ją na paczkę fajek. Ja bym nie chciała robić takich rzeczy. Ja bym z automatu prawdopodobnie zgasiła tego papierosa, żeby jednak jakąś klasę utrzymać. Ale mówię, ciężko mi jest się wypowiadać o tej aferze, bo nie do końca ją znam. Nie wiem, jak ona wyglądała ze strony Julii, pani Julii, bo pani Julii w ogóle nie znam. Więc tak jak mówię, ja bym znowu zachowała się zupełnie inaczej. I zgasiłabym tego papierosa albo oddała go komuś, żeby temu człowiekom nie leciał na twarz, bo ja też niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, kiedy na przykład stałam obok przystanku autobusowego. To jest tak, że pali się tego papierosa z jednego powodu. No bo jak wiadomo, że za 5 minut będzie autobus, to jakoś skraca nam czas. Więc ja często palę tego papierosa. Oj, przyznałam się do tego, że palę, już źle. No nieważne, no nie będę udawać, że jestem wielbłądem, tak? Już o tym mówiłam niejednokrotnie. Tak, zdarza mi się palić, ale gdyby podeszła jakaś pani i poprosiła mnie o zgaszenie tego papierosa, ponieważ ten papieros by jej przeszkadzał, to prawdopodobnie albo mi się odsunęła. Na pewno nie wyzywałabym ludzi z tego powodu, że chcą być zdrowi. No to jest jakieś jakby dla mnie... Po co w ogóle... To jest takie robienie sobie trochę fabulous, I'm famous, nie wiem po co. Takie próbowanie na siłę robić fame. Tak jest moje zdanie. Ale tu jeszcze dochodzi kwestia nagrania tego i wrzucenia do internetu. A powiedz mi, jak podjeżdżasz pod McDrive'a, bo ja mam takie przede wszystkim pytanie, to nagrywasz? Jakby jak podjeżdżasz, bo ja nie nagrywam na przykład. I jakby to bardziej brzmi mi trochę jak ustawka, żeby robić coś, mówię, dla fejmu, bo jakby nigdy nie zdarzyło mi się, a niejednokrotnie podjeżdżałam pod McDrive'a, mówiłam proszę cheeseburgera, coś tam, jakby nie rozumiem, po co w ogóle nagrywać taką sytuację, w której się nagrywa człowieka, który w McDrive'ie pracuje, tam są chyba w ogóle 3 okienka. To jest dla mnie przede wszystkim dziwne. Więc trochę już bym tutaj podejrzewała jakąś ustawkę dziwną. Natomiast mówię, no nigdy w życiu nie nazywałabym człowieka kmiotem, ani nie wyzywałabym go tylko z tego względu, że mówi do mnie, że nie życzy sobie, żeby na niego ten dym leciał. Dziwne to jest dla mnie, jakby... Mówię, wiesz co, zaciekawiłeś mnie tą historią i nie ukrywam, że jutro prawdopodobnie rano sobie usiądę i obejrzę te wszystkie relacje z tego. Z tego co wiem w ogóle, bo wyskoczyła mi jakaś dzisiaj materiał, że Julia von coś tam, bo ja nie wiem kto to jest zupełnie, przeprosiła za tę sytuację. Fajnie, że przeprosiła, natomiast no mówię, no szkoda tego człowieka, który prawdopodobnie niczym nie zawinił. Ja też bym nie chciała, żeby u mnie w moim nowym segmencie, który kupiłam i który właśnie wykańczam, żeby palono. Ja palę papierosy, ale nie będę w nim paliła w środku. Nie ma takiej opcji. McDonald's też postanowił, właściwie wydał oświadczenie, stanął w obronie swojego pracownika i stwierdził, że bardzo możliwe, że ograniczy zakaz palenia na całym terenie. Odnośnie też McDrive'a. Dobre posunięcie z ich strony? Słuchaj, no właśnie i to jest to. Po co robić gównoburzę? Bez sensu, bo gdyby ona tylko zgasiła tego papierosa, to by w ogóle nie było tego tematu. Ja palę, nie ukrywam, że palę mało, bo ja tak bardzo ograniczyłam to palenie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest... i nikogo nie namawiam. Ja zrobiłam kiedyś bardzo dużą głupotę, po prostu podobał mi się chłopak, Jak on miał 16 lat, ja byłam w gimnazjum, podobał mi się chłopak i jedyne, gdzie go mogłam spotkać, to za szkołą, jak on palił. I ja chciałam się mu bardzo przypodobać. I to jest cały motyw mojego rozpoczęcia w ogóle palenia, bo ja nie zaczęła palić nigdy, tylko ja chciałam się mu tak przypodobać, że chodziłam za szkołę, no a za szkołą nie stało się bez papierosa, więc trzeba było jakoś tam się pokazać z dobrej strony, czyli że się pali. Na obecną chwilę uważam, że to była największa głupota mojego życia. I nigdy w życiu nie zaczęłabym palić, natomiast wiem, że jakby są ludzie, którzy bardzo lubią zjeść i jest takie piękne powiedzenie, żaden Polak po jedzeniu nie zapomni o paleniu i to się gdzieś tam sprawdza i ja mówię, że jak ja się najem, bo ja nie palę dużo, naprawdę nie dużo, ale po jedzeniu czy po kawie porannej mam coś takiego, że lubię sobie zapalić, to mnie też jakoś odciąża psychicznie, ja się czuję dużo bardziej jakby uspokojona. I myślę, że właśnie, że no mówię, no, przy McDonaldzie wiecznie stały te popielniczki i człowiek mógł sobie zapalić. A teraz przez panią Julię nie będzie można tego robić, trudno, ja sobie wyjdę poza teren, wiadomo, że zapalę. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ja w ogóle byłam przeciwko temu, żeby nie można było palić w miejscach publicznych. Zaraz mnie zjadą, mówię, wszystkie media, bo po prostu mówię tak jak ja myślę. Nauczyłam się tego, naszego polskiego podejścia do tej sprawy, tak jak w Turcji jest zupełnie inaczej. W Turcji na przykład, do której latam niejednokrotnie, tam nie ma miejsca, w którym nie wolno zapalić. Tam nad basenem się pali, tam wiecznie przynoszą ci popielniczki, bo tam Turcy palą ogromnie. Tam pali się normalnie na lotnisku, tam są takie miejsca nawet, w których się przechodzi i pali się idąc z walizką. I dlatego może Turcja mi się tak podoba. Nie jestem absolutnie za tym, żeby palić papierosy, aczkolwiek myślę, że to może trochę przegięcie już z tym, żeby tak tym biednym ludziom, że już będziemy takimi trochę niewolnikami w tym wszystkim. Bo ja nie mówię o tym, żeby palić w środku, ale gdzieś tam wyjść sobie na zewnątrz i zapalić, to już powinniśmy mieć sami... to, co lubimy, to powinniśmy móc robić. No i tyle. I dziwne... Znaczy szkoda by było, żeby przez panią Julię zostało to zupełnie dla nas takie zabronione. Oczywiście ten zakaz jeszcze nie został wprowadzony, ale kto wie. No kto wie, no ja mówię, ja zapoznam się z sytuacją, bo tak dzisiaj ona mi wpadła w ręce i tak pobieżnie na to spojrzałam. No ale ciekawie o tym mówisz, na pewno zwrócę uwagę. Aczkolwiek mówię, no nie wiem, kim jest pani Julia, nie mam czasu też na oglądanie... Z Królowych Życia znam panią Dagmarę Kazimierską i Jacka i w ogóle dla mnie to jest hit. To, co oni robią, jak grzeje z tego, oni są jakąś taką parą dla mnie mega śmieszną. Chociaż znam przeszłość i nie chcę się wypowiadać, ważne, są naprawdę śmieszni. Ale pani Julia jest dla mnie zupełnie nieznaną osobą, ale niezależnie od tego, czy jest się znaną osobą, czy nieznaną, czy publiczną, czy niepubliczną, trzeba mieć szacunek do drugiego człowieka i niezależnie od tego, czy to jest śmieciarz, czy pracownik McDonalda, czy człowiek, który zajmuje się szambem, czy aktor, czy piosenkarz, człowieka nie traktuje się przez pryzmat tego, czym on się zajmuje, tylko jako człowieka po prostu. Więc dla mnie, niezależnie od tego, co ten człowiek zrobił, a z tego, co wiem, poprosił po prostu o coś, żeby pani zgasiła tego papierosa, uważam, że nazwanie go kmiotem jest bezczelne.